się miejsc i zaczynamy. Proszę o zajęcie miejsc. Panie i Panów Radnych i Nieradnych, Pani Radna Basara, Pan Radny Zięba, Pani Radna Jantos, Pan Radny Habranek, Pan Radny Hohenauer, nie wiem kto tam tyłem stoi. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Sprawdzamy kworum. Bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo proszę o sprawdzenie, udział w sprawdzeniu kworum. Bardzo proszę, sprawdzamy kworum. Bardzo proszę Państwa Radnych o powrót na salę i zaczynamy. Pani Radną Jantos poproszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo proszę zajęcie miejsc. Rozumiem, mamy kworum na sali, będziemy wznawiać obrady. W sprawie formalnej pan sekretarz Stańczyk, bardzo proszę. Proszę głośniej mówić, bo coś jest akustyką. Chciałem, proszę Państwa, dla ułatwienia organizacji bardzo poinformować, że prezydent postanowił o wycofaniu projektu uchwały w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Żółci. Radziwiowskiej 8/2013. Dziękuję. Czy ten punkt schodzi w ogóle z pomocą? Państwa, teraz wznawiamy obrady i zaczynamy. Zamiar likwidacji gimnazjum nr 50 w Krakowie, ulica Bulwarowa 33. Projekt prezydenta. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. Proszę o informację. Mamy pozytywną opinię Komisji Edukacji. Proszę o informację w sprawie poprawy. Proszę mówić głośno i do mikrofonu. Do 1994. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Przypomnę, to jest ewentualnie w celu wniosku formalnego o odesłanie do drugiego do wnioskodawcy. Nie widzę. Głosujemy. W takim układzie stwierdzam odbycie drugiego czytania i głosujemy. Proszę o przygotowanie się do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, czy ktoś jeszcze głosuje?
Nie widzę, zamykamy, proszę wyjść. Problem techniczny u pana Śligalskiego. Przepraszam, ale mamy, wstrzymujemy się. To będziemy jeszcze raz powtarzali głosowanie, żeby nie było zawsze się zamknąć. Przepraszam bardzo. Proszę skasować to głosowanie, jeszcze raz będzie głosowanie. Jeszcze raz będzie głosowanie, bo mamy awarię u pana Śligalskiego. Jeszcze raz proszę otworzyć głosowanie w sprawie tego druku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Czy pan Śligalski już może? Jeszcze nie, jeszcze czekamy. Okej. Okej? Czy ktoś jeszcze ma jakieś problemy? Nie widzę, zamykamy głosowanie, proszę wyjść. 26 za, 12 przeciw, 1 wstrzymująca, 1 nie biorąca udziału w głosowaniu. Rada przyjęła tę uchwałę. Wydruk, bardzo proszę, bardzo proszę. Przekażę wydruk, tak? Może i tak być. Dziękuję.